14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy NNW. Ponad 100 filmów z całego świata, pokazujących drogi do wolności. Gdynia, 28 września, 1 października. Wstęp wolny. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Witamy Państwa na otwarciu 14. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego NNW. A wita Państwa Oksana Czarkyszyna. I Jacek Rozenek. Witamy także gości specjalnych, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, a są z nami. Pani prezes Trybunału Konstytucyjnego, pani Julia Przyłębska. Pan profesor Andrzej Przyłębski. Pan wiceprezydent Gdyni, pan Bartosz Bartoszewicz. Pani Ewa Dałkowska, laureatka platynowego opornika Festiwalu NNW. Witamy wszystkich gości zgromadzonych w sali Warszawa w Gdyńskim Centrum Filmowym, a także tych wszystkich, którzy oglądają nas za pośrednictwem internetu, na stronie festiwalu, na Facebooku i na naszym kanale YouTube. Patronat narodowy w stulecie odzyskania niepodległości nad 14. Festiwalem Filmowym NNW objął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Organizatorami festiwalu są Stowarzyszenie Scena Kultury oraz Miasto Gdynia. Festiwal został dofinansowany ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pochodzących z funduszy promocji kultury. Festiwal jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Partnerem generalnym 14. Festiwalu NNW jest PKN Orlen. Za wsparcie festiwalu dziękujemy również Fundacji PKO Banku Polskiego, partnerowi strategicznemu, a także pozostałym partnerom i patronom medialnym. No pora rozpoczynać już, nie? Pora rozpoczynać, tak. Jako pierwszego zapraszamy na scenę dyrektora festiwalu. Pana Arkadiusza Gołębiowskiego. Proszę, proszę nie dać się tak tutaj podpuszczać łatwo, tak dalej, żarciki. Szanowni Państwo, cieszę się bardzo, że się widzimy po raz kolejny, po raz 14, a po raz 12 w gościnnej Gdyni. Bardzo się cieszę, że się dobrze tutaj czujemy i wszyscy chętnie przyjeżdżają. Szanowni Państwo, wszystkich witam bardzo, witam Panią Prezes Trybunału Konstytucyjnego, która po raz drugi już na naszym festiwalu jest, prawda? Witam szanownych Państwa, wszystkich, którzy są, brać filmowo. Widzę, że Lech Majewski z nami również jest, który będziemy dzisiaj oglądać jego film. Brawo Lechu, że jesteś tutaj z nami kolejny raz. Cieszę się bardzo i wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. A to, co najbardziej chyba się wszystkim rzuca w oczy, że jak jesteśmy, to jest ta nasza społeczność naszych świadków historii, którzy na tym czerwonym dywanie ciągle jest miejsce zarezerwowane dla nich najwięcej. Witam naszych kochanych filmowców i różnych historyków z różnych krajów, z Gruzji, z Chorwacji. No właśnie, Piotr Blazek patrzy na mnie, nie słyszy, że Czechów również pozdrawiam, którzy kopiują nasze przedsięwzięcia. Cieszymy się bardzo, że inspirujecie się naszą historią i powołujecie nowe muzea, jak również i Festiwal Bratni, czy Węgrzy, którzy również z nami są od lat. Robię Słowacy, Estonia, to bardzo jest ważne, że jesteście i tworzymy taką dużo filmową rodzinę. Dziękuję Oksana, że jesteś z nami. Dla mniej w tym ograniczonych powiem, że to jest wybitna ukraińska aktorka, której dane jest obecnie grać w Polsce, ale to jest aktorka bardzo tytułowana, między innymi nagrodą najlepszą aktorką ubiegłego roku Ukrainy. Brawo, także tutaj film z jej główną rolą w tym roku jest kandydatem głównym do Oscara ukraińskim, prawda? Tak. Tak, także to wszystko jest ważne. Również filmy oglądaliśmy, dokumentalny, fabularny z jej udziałem, więc bardzo się cieszę, że w takim
szerokim gronie międzynarodowym się spotykamy na festiwalu. Potem festiwal rzeczywiście od lat stał się wydarzeniem międzynarodowym, gdzie nie tylko pokazujemy polskie drogi do wolności, ale również innych krajów. I takiej wolności też właśnie tej, jak Ukraina walczy, ale też patrzymy na różne jednostki gdzieś w różnych zakątkach świata walczą o swoje prawa, o swoje korzenie. I to myślę, że to jest warte, że tutaj na tym naszym festiwalu pokazujemy. Cóż mogę powiedzieć, wielości wydarzeń, które się tutaj dzieją, myślę, że warto podkreślić, bo na gali zamknięcia, na które Państwa wszystkich zapraszam, bardzo nie będzie mi okazji, ale ważne, że takim potencjałem tego festiwalu jest to, że my honorujemy naszych świadków historii, pomnażamy nasze festiwale, gromadzimy instytucje, które są dla filmowców wsparciem przy realizacji filmów, ale to, co myślę, że jest ważne, że realnie wspieramy środowisko filmowe, nie tylko dokumentalistów, ale również od 2 lat, bo prowadzimy Akademię Filmową Festiwalu NNW, gdzie oprócz Pitching Forum Festiwalu NNW rozwijamy filmy, również scenariusze filmów fabularnych i to dzieje się również tutaj na naszym festiwalu. Także dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają i proszę nam kibicować. Szanowni Państwo, cieszę się bardzo, że na tym festiwalu możemy pokazywać tyle filmów, tyle różnych aktywności, dyskutować, rozmawiać i cieszę się, że możemy jeszcze nie zwijać się, że to jest gala zamknięcia, ale dopiero wczoraj zaczęliśmy, więc jeszcze jesteśmy jutro, pojutrze i możemy i oglądać filmy i dzielić się swoją wrażliwością, historiami i tworzyć taką dużą wspólnotę na takim festiwalu, który opowiada o wolności. Także dziękuję bardzo wszystkim za przybycie, naszym gościom. Panie dyrektorze, przepraszam, poproszę, by pan został z nami na scenie. I zapraszamy na scenę panią Janinę Żabkiewicz i pana Dariusza Dębskiego. Prosimy o wręczenie specjalnej nagrody. Brawa dla państwa. W imieniu zarządu oraz członków Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych RP imienia Danuty Siedzikówny, PSINKA z Gdyni, medalem za zasługi dla Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych. W uznaniu zasług za upamiętnienie bohaterów niepokornych, niezłomnych i wyklętych wyróżniony zostaje dyrektor Festiwalu Filmowego NNW, prezes Stowarzyszenia Sceny Kultury, pan Arkadiusz Gołębiewski. Brawo! Bardzo dziękujemy państwu. Dziękuję bardzo za to wyróżnienie. Rzeczywiście nie ukrywam, że duże wzruszenie, szczególnie kiedy się dostaje od uznania za zasługi poniesionych na rzecz Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych, tak, Rzeczypospolitej Polskiej imienia Danuty Siedzikówny INKI, więc jakby wszystko jest ważne, że jakby kochani kombatanci doskonale wiecie, że nie tylko filmowo opisujemy was, ale chętnie tutaj na tym czerwonym dywanie, o którym mówiłem, gościmy i honorujemy sygnatami niepodległości. Się cieszymy bardzo, że możemy być, także to wyróżnienie zobowiązuje, żebym nie odpuszczał, tylko dalej swoje robił. Także dziękuję bardzo. Gratulacje. Pora zaprosić przedstawiciela i współgospodarza festiwalu, wiceprezydenta miasta Gdyni, pana Bartosza Bartoszewicza. Zapraszamy. Szanowni Państwo, niech im będzie wolno z wielkim szacunkiem i uznaniem przywitać wszystkich Państwa w imieniu swoim własnym oraz prezydenta Wojciecha Szczurnia. Jest mi niezwykle mile, że już przy kolejnej edycji spotykamy się w Gdyni, przy czym ta edycja jest edycją szczególną z wielu powodów. Z pewnych powodów niezwykle optymistycznych po raz pierwszy spotykamy się w Gdyni, która formalnie jest miastem filmu UNESCO. Należy do sieci UNESCO. To wielkie przedsięwzięcie z naszej perspektywy potwierdzające, jak bardzo ważna Gdynia filmowa dla nas jest. Z drugiej strony spotykamy się w cieniu wielkiej tragedii, tego wszystkiego, co dzieje się za wschodnimi granicami naszego kraju. Zatem tegoroczna edycja festiwalu to nie tylko uczta kulturalna, uczta dla duszy, ale to także niezwykle ważne przedsięwzięcie edukacyjne, gdzie mówienie o takich wartościach jak wolność nabiera zupełnie nowego znaczenia. Bardzo serdecznie dziękuję organizatorom za to, że po raz kolejny możemy się spotkać w Gdyni. Witam serdecznie wszystkich gości i życzę niezapomnianych wrażeń z pobytu w Gdyni. Dziękujemy, panie prezydencie. Dziękuję bardzo.
Festiwal to jak co roku spotkanie środowiska filmowego o szczególnej wrażliwości, dla którego głównym tematem jest nie tylko historia najnowsza, ale opowiadanie historii prawdziwych, których bohaterowie są odważni w poszukiwaniu szeroko rozumianej wolności. Na te kilka wyjątkowych dni przybyli do nas goście z całego świata. A w naszych konkursach są reprezentanci takich krajów jak na przykład Stany Zjednoczone. Ciekawe, czy jest ktoś tutaj teraz. Tak? O, tak. Wspaniale. Wspaniale. Japonia. A Japonia? Stany tutaj. Hello, nice to meet you. No super. Japonia, Albania, Norwegia. Gruzja, Chorwacja, Czechy, Węgry. Estonia, Litwa, Włochy, Francja, Belgia. Słowacja, Niemcy, Iran, Wielka Brytania, Polska i Ukraina. Miło mi przyznać, że stojąca obok mnie Oksana wciela się w bohaterki aż dwóch filmów pokazywanych na festiwalu. Fabularnego Złe Drogi oraz dokumentalnego Syndrom Hamleta. Bardzo dziękuję. Sława Ukrainie. Sława. Dziękuję. Filmy to kwintesencja festiwalu. Poznajmy konkursy i ich uczestników. Jako pierwszy zaprezentujemy konkurs Fabuła Międzynarodowa. Zobaczmy fragmenty filmów. Ten wynalazek zrobi karierę. Jsem dnes žasl, jak daleko jsme od začátku pokročili. Před 68. Beckett, dneska Fučík. Ty si svoje místo najdeš vždycky, viď? Nemáte náhodou u vás na STB soutěž krásy? Prosím. Navždy. Vyvedu zákona! Zkuďte! Ta zasratá krajina. Uteč s ním. شما آقایی نیستید که تلویزیون اخبار استانشون تو میداد؟ بله. محل این بام صدا کرده. فقط 10 نفر به من زنگ زدن پیغام فرستادن به رحیم بگو افتخار مایی. مدبکی که ای بابا همه عمرش یه روده راستشی که مش نبوده. حالا ایشون شده قهرمان. چگه پن خسه؟ یه دوگو в будинку не będzie живого духа. А й небезпечно самому в такій пустельні. Ми ще не боїмо. Обдзвонила всіх знайомих, нікди не бачив. Телефон мами. Розладований. The U.S. government is holding upwards of 700 prisoners in Guantanamo. Since when did we start locking people up without a trial in this country? That's a lot of case files. The prosecution won't show us the evidence they have against you. It's all redacted. You got a problem, take it up with the government. All my time here, I've been told you are guilty. Not for something that I have done, but because of suspicions and associations. I am innocent. In your story. Nobody knows my story. I'm the survivor of Auschwitz. But nobody's asked how you survived. We don't talk about it. Follow me. Never. Как принял? Вы нам дальше за грудь не повезли. Что вы сказали про меня? Не знаю, правда, как вас. А нам где иду. Stvarno počelo. Fear. Suffering and evil. So great it stretched the boundaries of human comprehension. There is a war in Poland. Terrible things are happening.
And what about here? We're at war too. Heil Hitler. Heil Hitler. Hundert Meter und sinkende! Es ist soweit. Für was? In! Давай поборемся. Если я у тебя верю, тогда сними долги и шорчик, все вниз. Сброя на землю! На землю лежит Бог! Ребят, вы не поверите или смеяться будете, он не настоящий. Вова. Вова. Вова, вставай. Jak widać, nudy chyba nie będzie. Poznajmy jury, które wyłoni kandydata. Przewodnicząca jury. Marta Kulicz, amerykańska reżyserka filmowa, była przewodniczącą Directors Guild of America, wnuczka cioteczna amerykańskiego prezydenta Calvina Coolidge'a. Współtworzyła Zoetrope Studio Francisa Forda Coppoli. Jest laureatką nagrody Independent Spirit, nominowana do Emmy oraz DGA. Jest autorką m.in. Welly Girl z Nicolasem Cage'em, Rambling Rose, nominacja do Oscara, czy filmu Znajdę Cię, I'll Find You. Marek Probosz, aktor i reżyser pracujący w USA, ukończył łódzką filmówkę, a także studia na Wydziale Reżyserii Filmowej w The American Film Institute of Los Angeles. Jest wykładowcą aktorstwa na Wydziale Teatralnym Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles. Adam Sikora. Reżyser. Operator filmowy, scenarzysta, od lat pracujący z takimi twórcami jak Lech Majewski, Jerzy Skolimowski, a także twórcami za granicą. Absolwent Szkoły Filmowej w Łodzi, laureat Nagrody Orzeł i Drzwi do Wolności Festiwalu NNW. Zrealizował takie filmy jak Essential Killing, Młyn i Krzyż, Wojaczek. Denis Nodzi, węgierski reżyser filmowy i scenarzysta, absolwent Uniwersytetu Sztuk Teatralnych i Filmowych w Budapeszcie oraz Akademii Filmowej w Berlinie. Autor kilku filmów krótkometrażowych i dokumentalnych. Fabularny dramat wojenny W świetle dnia przyniósł mu Nagrodę Srebrnego Niedźwiedzia w Berlinie za najlepszą reżyserię. Brawa. Proszę Państwa, Marty Kulicz nie ma dziś z nami, ale mamy specjalny materiał od niej. Popatrzmy na ekran. It is great to be here and share all of the memories and the movies and the observations and the experiences of all the filmmakers that have contributed to this wonderful festival. You know, history is something that we all share, but we don't all share the same history. And for me, it was an honor to be here making a film in Poland about which I've studied in every history class I've ever had, because so much history passed by your borders. It's a wonderful experience to see the kind of outgrowth and creativity that's coming out of Poland today, and I'm really, really happy to be here and share that. Dziękujemy, Pani Marto. Poznaliśmy filmy fabularne, teraz zobaczmy skrót filmów Międzynarodowego Konkursu Filmów Dokumentalnych. Nauka zawsze powinna służyć człowiekowi. Trudno to nazwać nauką, która po prostu człowieka drugiego likwiduje. Użycie broni chemicznej nad Rawką i Bzurą otworzyło pewną czeluść, w której odnaleźli się później już nie tylko Niemcy. People were shocked to hear what gas it was. The world is watching. Im Kalten Krieg entsteht an der Grenze der Tschechoslowakei zum Westen eine Todeszone. Ein dunkles Kapitel mitten im Herzen Europas. Zehntausende flüchten. Nein!
Hunderte werden auf dem Weg in die Freiheit getötet. Preko tjelesnih znakova vi uočavate u koje stanje ulazite. Kako trauma funkcionira, ona se želi iznova vrtiti dok god osoba ne prođe kroz traumu. Mir nastaje u prihvaćanju razlika. Sad si tu. Tu si. Dobro, tu si. Sam dosta smire. Obyvateljki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. The peaceful efforts of solidarity have been met with brutal repression. A dark night of tyranny has descended on Poland. Trzeba powiedzieć dość. Their brave struggle warms our hearts, but it sent a chill of fear through those who seek to hold men in tyranny. І взагалі ідея Путіна, вона побудована на протистоянні одвічному Заходу та Сходу, тобто ось. І вони вважають, що західний світ намагається наслідити цінності, які знищують ідентичність руського народу. Та. Ось. І тому вони діють таким чином. Звісно, я думаю, що такі глобальні, як зараз ситуація, глобальні такі злами історії, от зараз відбуваються, як на мене. Momentu, skąd do mnie strzelano. Dotarło to do mnie, że strzelają, kiedy sam oberwałem. Kiedy się pochylałem nad leżącym kolegą, otrzymałem, poczułem szarpnięcie. Proleczę, szoki utece. Jezus! Jesteście apostołami. Tego wydarzenia. Veniamo da diverse parti del mondo. Trzeba pomóż. Kto jedzie? Oni nie umieją po polsku mówić. Naprawdę oni jadą. Brava gente, brasileira. Babcia, dziadek. Tak. Okej. Brawa, brawa. Oto skład jury, które przyzna nagrodę imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. Przewodniczący dr Mateusz Werner. Polski filozof kultury, eseista, krytyk filmowy, wykładowca uniwersytecki, członek Rady Naukowej Instytutu Kulturoznawstwa UKSW. Zwiat Elizjani, gruziński filmoznawca, organizator i członek Rady Programowej Batumi International Art House Film Festival. Brawa. Międzynarodowego wydarzenia mającego na celu wymianę doświadczeń i współpracę filmowców oraz producentów filmów artystycznych, niekomercyjnych z Gruzji i z zagranicy. Anabel Rodriguez-Rios. Wenezuelska reżyserka, absolwentka London Film School. Jej film dawno temu w Wenezueli zdobył główną nagrodę w konkursie międzynarodowych filmów dokumentalnych 13. Festiwalu Filmowego NNW w Gdyni w 2021 roku. Vladimir Brnadić, chorwacki reżyser, scenarzysta, historyk i dziennikarz. Napisał i wyreżyserował kilkanaście filmów dokumentalnych. Jest redaktorem naczelnym działu dokumentalnego w telewizji chorwackiej. Brawa. Doktor Paweł Ukielski. Historyk i politolog, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, członek Platformy Europejskich Pamięci i Sumienia.
27 filmów w 4 dni. Życzymy Państwu wielu emocji, ale jeszcze większym wyzwaniem dla wytrwałych kinomanów jest obejrzenie wszystkich filmów w kategorii dokument polski. Jest ich aż 36. Zobaczmy skrót. Polak z doświadczeniem okupacji, komunizmu, kto został na froncie antytotalitarnym, takim był Blachnicki, bo tak jak się nie sprzedał w czasie hitleryzmu, tak się nie sprzedał w czasie komunizmu. Ksiądz Franciszek Blachnicki o tyle ten ruch Światło-Życie stworzył w sposób interesujący, że on tą radykalność młodzieży, ten bunt, skierował przeciwko Grzechowi. On im nie kazał wychodzić i, nie wiem, palić komitety w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Mówił tak, ten system, który bazuje tylko na dwóch kolumnach, kłamstwo i przemoc, upadnie. Wiedzieliśmy o wywózkach na Sybir, o tym, czym są komuniści w ogóle, czym to grozi. Czekaliśmy, aż wybuchnie następna wojna i wrócimy do Lwowa. Ja nigdy nie ograniczam się do próby portretowania jakiegoś czasu tu i teraz, jakiejś społecznej grupy, jakiejś społecznej rzeczywistości. Zawsze próbuję to zrozumieć głębiej, to znaczy właśnie w jakimś takim wymiarze metafizycznym. Po powrocie z obozu koncentracyjnego Ravensbrück mama dowiedziała się, że głowa mojego ojca znajduje się w zakładzie medycyny sądowej. Zdjęcie dziadka to z czasów wojny. I to też jest głowa dziadka. Zaczęła się ewakuacja z Warszawy, ze Starego Miasta. Ina Benita przeszła kanałami. Tam była widziana przez pewną panią, która później zeznała, że widziała Inę, jak zrozpaczona po stracie dziecka, trzymała podobno jakieś zawiniątko, nuciła jakieś niemieckie arie. Oficjalnie według prawa słowackiego, czyli jeszcze czechosłowackiego, Janusz jest do dzisiaj zbrodniarzem wojennym, mimo że istnieją świadectwa ocalałych. Jest jednym z pierwszych, który mówi prawdę o Katyniu. Mówi to na tyle dobitnie, że ten głos dociera do Moskwy. Wiedział, że chrześcijańska doktryna społeczna jest jedyną doktryną, na której można by budować życie społeczne, ład społeczny. I jego częste przyjazdy to nie były jakieś podróże do miejsca, gdzie rozpoczął swoją drogę w Episkopacie Polski, tylko raczej do miejsca, które jest świątynią mądrości, zdobywania wiedzy. Giedroyć znał znakomicie literaturę. Był niezwykle oczytany. Czuł literaturę bezbłędnie. Giedroyć trochę postrzegał właśnie to wydawanie książek jako takie trochę obsiewanie pola, tak? Ziarnem, które miało wzejść. Kiedy przybyłem do Oświęcimia, obejrzałem obóz stworzony przez Niemców, to byłem tak poruszony tym, że było dla mnie niemożliwe po prostu uniknąć temat tego dramatu. To była po prostu jedna wielka improwizacja. Obywatele, znowuż dzień dzisiejszy przyniósł nam dalsze bombardowanie i nowe naloty bombowe. Nisko z gili i z maszynowego karabinu. Ciebie. O Boże, a więc żyjesz. Naprawdę żyjesz. Chcę wykrzyczeć swoją radość całemu światu. Myślami jestem w Polsce. Okupacja, Warszawa, dom na Brzozowej. Stoimy tutaj, drodzy rodacy, w pobliżu grobu nieznanego żołnierza. W dziejach Polski, dawnych i współczesnych, grób ten znajduje szczególne pokrycie, szczególne uzasadnienie. Brawa, brawa dla wszystkich twórców. Oto skład jury, które przyzna nagrodę Złotego Opornika za najlepszy polski dokument festiwalu NNW. Przewodniczący Mariusz Malec. Brawa dla Mariusza.
Reżyser filmowy, telewizyjny i radiowy, scenarzysta, laureat m.in. Grand Prix Tampere International Film Festival w Finlandii, Nagrody Światła na festiwalu Document Art, autor 30 filmów dokumentalnych i kilku fabularnych, m.in. Cicha przystań, Człowiek wózków. Piotr Niwiński. Brawa, 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 tak, tak, dokładnie. Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, historyk i publicysta, członek Rady przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jan Ruman. Dziennikarz, redaktor naczelny Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej. Ta jest. Maria Stachurska, pisarka, reżyserka, producentka filmowa i telewizyjna. Jej film Położna otrzymał Nagrodę Główną Złotego Opornika na zeszłorocznym festiwalu. Paweł Wendorf, operator, reżyser i producent filmowy. Członek Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych, zdobywca kilkunastu nagród filmowych w Polsce i za granicą, na m.in. Festiwalu Polskich Filmów Popularnych w Gdyni i Los Angeles International Underground Film Festival. Od kilku lat doceniamy też autorów wideoklipów. Zobaczymy fragmenty tych, które biorą udział w tegorocznym konkursie. Lata nad Śląskiem. W dole widzę pogodę, na murach historię, w ludziach Wiktorię, wszechobecny postęp. Lata nad Śląskiem. Choć nie było łatwo, ja to przeszedł do Polskę. Gdy zdubię drogę, zastrę na dobre, matką pamiętaj o mnie. Widzę rękę, błyskawicę, wywija, grozi wrogom, trzyma palną świecę. Biorą go, zginą. O nie, skoczył w dół do lochów. Dobrze, rzeczy generał, nie odda im prochów. Gryf, walk o życie to prawdziwy mistrz. Gryf, dzielnie przetrwał wojny wielki wir. Gryf, walczyłbym mógł żyć tu ja i ty. Gryf, i biografia na nie jeden film. Gryf, to obrońca pałacyku Michla. Gryf, chylę czoła za naukę życia. Gryf, dzięki ci, że jesteś z nami dzisiaj. Cześć i chwała bohaterom, wiwat, polska elita. Wzorce mało w szkole historii, za to szkolne historie nauczyły mnie widzieć rzeczy ważne i groźne. Choć minęło tyle wieków, Bóg pamięta o człowieku. Z domu śmierci wyprowadza, na co kołach was osadza. Nie ma lekko, to wiem, ale nie powiesz mi, że jest źle. Bo co byś zrobił, gdybyś mieszkał tutaj 100 lat temu? Lepiej mi nie mów, że masz dzisiaj setki problemów. Szukam chwilu i celu w świecie tych gifów i memów. Przez to, że możesz tak żyć, dziś mówię do ciebie, mordo, nie tylko w swoim imieniu. Kiedy słońce zachodzi, zmrok północy się chyli, a ja wciąż słyszę turkot i zgiełk wozów ten sam. I odszedł ktoś tak bardzo zadumany, co w oczach miał idei wielki cel. Świadomości serca nie zabił karabin, język nie zginął, choć krzyczeli zamilcz. Ponad podziałami, w jedności potęga, przed wrogiem nie klękaj, słyniemy z męstwa. Jest nieśmiertelna, na zawsze, na wieki nie
nie zatrzyma tętna. Rozerwać pęta, odbierzmy co swoje. Zabrano nam wszystko na kilkaset wiosen. W czynie i słowie uszanujmy wolność. Mordo, to pielęgnować trzeba non-stop. W niej rodzi się dobro, prawda fundamentem. Być wolnym człowiekiem to też walczyć ze złem. Polsko, wiem, że pamiętasz obce wojsko. Choć urodziłem się, gdy pył już opadł. Nowe potomstwo, moja dorosłość wychował nas kapitalizm. Wiesz, za naszą wolność wielu ludzi dałoby się zabić. Bo kto nie z nami, ten przeciw i taka była zasada. Dziś to się często zdarza, że już nie wiedzą, czy to jest słuszna sprawa i w którą stronę iść. Cienka nić, ja pamiętam, a ty? Przepraszaj, mamo, mundur trzeba sąd zawsze mieć. Nie żałuj swego trudu, bo tak już w życiu jest. Zmęczona jesteś, mamo, i lękasz się, ja wiem. Lecz miłość twoja, mamo, uchroni mnie przed złem. Chciałbym posiadać chociaż cząstkę tego, co miał w sobie on. Stefan Wyszyński, dobry człowiek, dobry Polak, dobry ksiądz. Miłość do Boga, do ojczyzny, do bliźnich, no i ta moc, która sprawiała, że dobry potrafił zwyciężać zło. To jeden z tych wielkich, co zapisał się na wieki w historii. To wzór dla księży, jaki musi być duchowny. Taki skarb trafia się kościołowi raz na tysiąc lat. Prymas ksiądz Stefan kardynał Wyszyński żyje w nas. A jury w tym konkursie to... Przewodniczący Marek Piekarczyk, lider i wokalista kultowego polskiego zespołu rockowego TSA, Euro The Voice of Poland, a twórca głównej roli Jezusa w rockoperze Jesus Christ Superstar w Teatrze Muzycznym w Gdynie. Kacper Iskra, filmoznawca, reżyser telewizyjny i scenarzysta, a także producent kreatywny koncertów, festiwali i widowisk muzycznych przygotowywanych dla wielu stacji telewizyjnych. Michał Bożek, operator filmowy i reżyser, autor zdjęć do takich filmów jak Skrzywdzeni o Polakach i Żydach, Operacja Gryf, Tropem Wyklętych, Polskie Orły, a także do programów telewizyjnych, reportaży, teledysków oraz reklam telewizyjnych. Pozostało nam zaprezentować Państwu jeszcze jedno jury. Ważnym elementem naszego festiwalu jest sekcja radiowa. Doceniamy najlepsze w Polsce reportaże radiowe. Fundatorem nagrody jest Polskie Radio. Zobaczmy, kto tworzy skład jury w tym roku. Przewodnicząca Magdalena Merta, nauczycielka, edukatorka w Instytucie Pamięci Narodowej, aktywistka społeczna i tłumaczka. Brawa! Irena Piłatowska-Mądry, dziennikarka radiowa, reportażystka, pedagog, wielokrotnie wyróżniana i nagradzana laureatka m.in. Nagrody Polskiego Radia Złoty Mikrofon. Piotr Witt, pisarz, eseista i dziennikarz mieszkający w Paryżu. Wieloletni korespondent i komentator Radia Wolna Europa, autor m.in. książki Przed piekłem sławy, Rzecz o Chopinie. O, przykro, przykro nam. Niestety. Drodzy Państwo, pozostało nam przedstawienie kapituły nagrody imienia Janusza Krupskiego. Przewodnicząca Joanna Krupska, współzałożycielka Związku Dużych Rodzin. Witamy. Doktor Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, historyk. Paweł Witaszek, przedsiębiorca. Jan Józef Kacprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, historyk, publicysta, działacz społeczny. Sekretarz jury Paweł Nowacki, historyk, dziennikarz, wydawca, publicysta, producent filmowy. Witamy serdecznie. Sami Państwo widzicie, jak bogatą ofertę dla kinomanów ma nasz tegoroczny festiwal. Gratulacje dla wszystkich twórców. Szanowni Państwo, Panie i Panowie, już przed nami uroczysta chwila. Już dziś wieczorem przyznamy pierwsze nagrody festiwalu. Będą to nagrody honorowe dla świadków historii, drzwi do wolności. To wyróżnienie przyznawane za odwagę oraz poświęcenie bohaterom drugiego planu, wspierającym działania podziemia niepodległościowego, solidarnościowego oraz osób niezłomnie walczących o wolność. To zaczniemy. Nagroda drzwi do wolności dla pana Przemysława Miśkiewicza, brawo, wręcza pani Natalia Panomarowa, współzałożycielka organizacji Praw Człowieka Wola w Ukrainie. Zapraszamy.
to zasłużony działacz opozycji, niezależny dziennikarz i wydawca, bohater filmu Precz z komuną w reżyserii Jędrzeja Lipskiego. Film jest w naszym konkursie Dokumentów Polskich. Autor wielu akcji pomocowych dla Ukrainy. Pani Natalia Ponomarowa, proszę na scenę. No to nie ma. O, to nie ma z nami. To... Arek wchodzi, proszę bardzo. Tak, to mało nie jest happening, tylko nie wiem dlaczego, że pani Ewa Kubasiewicz miała przekazać, miały dwie panie przyjść, ale rzeczywiście dla nas wielkim wyróżnieniem jest, że nasza dama, która nie wiem jak się stało, że tutaj nie dotarła, przyjechała prosto z Ukrainy, jest założycielką Stowarzyszenia Wolność, walczącego prawa człowieka, więc jest z nami. Wczoraj przyjechała, to taki mały smaczek właśnie, że prosto z frontu. Miał przyjechać również jej mąż, współzałożyciel tego stowarzyszenia Wola, ale nie dostał ostatecznie przepustki na wyjazd. Ranny jest na pierwszej linii frontu, wyszedł ze szpitala i miał z nami być, ale nie dano. Także przepraszam, że to ja wyręczam ją, ale przynajmniej to robię sprawnie, żeby już szybko Przymek. Nie spodziewałem się, że kwiaty dostanę od Arka, no ale tak się złożyło. Mam nadzieję, że założenia festiwalu się nie zmieniły. Proszę Państwa, to jest piękna sprawa, dlatego że wolność jest rzeczą, jest czymś, co jest przypisane do każdego człowieka. Pięknie o tym Jan Paweł II mówił, czym jest wolność i myśmy o tą wolność walczyli. Ja pamiętam tutaj w pobliżu Stocznię Gdańską w 80 roku, jako 18-latek byłem, miałem okazję być pod tą stocznią i tam się ta droga do wolności zaczęła. I kiedy w 89 roku, po długich tych 9 latach bibuły, podziemia, drukowania, strajków i innych rzeczy, dotarliśmy, wydawało się do mety, wydawało się, że wolność przyszła. No ona była taka, jaka była. Raz lepsza, raz gorsza, ale niewątpliwie była Polska niepodległa, z różnymi ułomnościami, ale niewątpliwie nie ulega wątpliwości, że warto było. Tylko że teraz te drzwi do wolności się niestety zamykają, bo jutro Władimir Putin ogłosi przyłączenie 15% Ukrainy do Rosji. Do imperialnej, wstrętnej, obrzydliwej, złej Rosji, która nic się nie zmieniła w ciągu ostatnich 200 lat. Czy ona była sowiecka, czy ona była carska, czy ona jest teraz postsowiecka. To jest ta sama Rosja, która jest największym zagrożeniem w Europie. Dlatego chciałem powiedzieć jedną rzecz. O tą wolność, którą walczą Ukraińcy. Możemy być im nieprawdopodobnie wdzięczni. Naszym obowiązkiem jest ich wspomagać. I tą nagrodę chciałem zadedykować właśnie narodowi ukraińskiemu. I dlatego jestem w tej soroczce dzisiaj, żeby podkreślić, że oni walczą o naszą wolność, że walczą o naszą cywilizację, że walczą z najgorszym złem. Dziękuję bardzo. Wielkie gratulacje. Dziękujemy. Płomiennie. Dobrze. I kolejna nagroda, kolejne drzwi do wolności dla pana Christophera O'Neilla. Zapraszamy na scenę. Wielkie brawa. Nagrodę wręczy pan Jan Loryś, syn legendarnej komendantki głównej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet, przyjaciółki naszego festiwalu, która w maju tego roku odeszła od nas w wieku prawie 107 lat. Pan Jan specjalnie do nas przyleciał wczoraj z Chicago. Christopher O'Neill aktywnie działał na rzecz opozycji demokratycznej w Polsce w latach 1980. To organizator polskich konwoi z pomocą dla uchodźców z Kosowa. Powiem tylko parę słów. Jestem faktycznie onieśmielony tą nagrodą, bo wiem, ile niektóre osoby robili, a więc chciałbym przyjąć tę nagrodę w imieniu
tej organizacji podziemnej w Lublinie, przez którą miał możliwość wspierania zdążenie Polaków ku niepodległości. Liberalną Demokratyczną Partię Niepodległość, oddział Lublin. I zwłaszcza kolegów z tej organizacji, gdyż w sposób niezmordowany pracowali na rzecz Polski. Hubert Pietras, Andrzej Aspras, Krzysztof Wróblewski, Jacek Zienkiewicz, Andrzej Czubek i nasz szef Paweł Skotkowski. Był w sumie nas około 30, ale wtedy ze względów na zasad konspiracji myśmy nawzajem wszyscy nie znali. Bardzo Państwu dziękuję. Brawo. Wielkie gratulacje. I kolejna nagroda, Drzwi do wolności, dla PKP Intercity. Tak, na scenę poprosimy prezesa PKP Intercity, pana Marka Hraniuka. Zapraszamy. Nagrodę wręczy pani Karolina Maczek-Skilen, wnuczka generała Maczka. Po torach całej Polski jeżdżą lokomotywy PKP Intercity z wizerunkami bohaterów polskiej wolności. Nagradzamy Państwa za ten nieszablonowy wyraz dumy dla bohaterów polskiej historii. Dzień dobry. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to, że spółka PKP Intercity została wyróżniona. Zgadza się, od kilku lat prężnie działamy tak, żeby poprzez naszą pracę pokazać podróżnym, że ważny jest patriotyzm. Czy działania dotyczące właśnie projektu Pileckiego, czy wcześniej również działania niepodległej, to jest pokazanie, że poprzez pociąg można również pokazać, jak ważnym elementem jest patriotyzm. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym festiwalu. Dziękuję bardzo. Zobaczmy krótki materiał filmowy. Nagroda Drzwi do wolności dla Jana Nebesio. Zapraszamy. Wręcza pani Ewa Dałkowska. Polski działacz związkowy i opozycyjny demokratycznej PRL. Należał do Solidarności Walczącej. Kierował pododdziałem w Sanoku. Może dwa słowa podziękowania. Przepraszam. Proszę Państwa, walka się o Polskę wolną, niepodległą nie skończyła. Nie usiadajmy na laurach. Musimy dalej walczyć o wolną, niepodległą, solidarną Polskę. Niech żyje Polska. Dziękuję bardzo. I kolejna nagroda Drzwi do wolności dla Państwa Danuty i Zbigniewa Kaszlej z Augustowa. Zapraszamy na scenę. Wręcza Imre Molnar, dyplomata, historyk z Węgier, strażnik pamięci o ofiarach roku 56 i Tomasz Molnar, artysta, opozycjonista, który upamiętniał kwaterę 301, odpowiednik warszawski Łączki, współautor wystawy Dwie Łączki.
pochodzący z Augustowa historycy, pasjonaci upowszechniania wiedzy o Bławie Augustowskiej, zebrali niezliczoną liczbę świadectw. Zajmują się w sposób niezwykły współpracą z młodzieżą, sybirakami i kombatantami. Przez lata zabiegali o dom Turka. To zabytkowa kamienica w Augustowie, katownia NKWD i UB. Więziono tam Polaków przeznaczonych do deportacji na Syberię i mordowano wszelkich przeciwników władzy radzieckiej. Te cztery słowa będą. Tak, ma dwie osoby. Cóż powiedzieć, dziękujemy. Wolność jest jak tlen, więc jeśli ktoś zauważył, że to, co robimy, uchyla drzwi do wolności, to to po prostu uskrzydla, szczególnie gdy odbieramy tę nagrodę w tym środowisku, wśród państwa, ludzi autentycznie zatroskanych o wolność i, co dla nas, historyków, ważne, zatroskanych o to, byśmy pamiętali o tych ludziach, którzy mocowali się z historią w straszliwych czasach i którzy się nigdy wolności nie wyrzekli. Jeszcze dwa słowa, dobrze? Proszę Państwa, bo przyjechaliśmy z Augustowa i ta nagroda po części jest też związana z tym, co robimy i będziemy nadal robić. Proszę Państwa, pamiętajcie o ofiarach obławy augustowskiej, bo to nie jest tylko kwestia pamięci. To jest zadanie do wykonania dla każdego z nas tu siedzących i pewnie niestety dla kolejnych pokoleń Polaków, ponieważ trzeba odnaleźć doły śmierci, trzeba odnaleźć szczątki ofiar obławy augustowskiej i liczymy na to, że gdy jesteśmy w takim środowisku, to musimy to powiedzieć, a kto wie, może następna edycja festiwalu i wielka produkcja filmowa dotycząca tej traumy, bo ona na to zasługuje. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Wielkie gratulacje. Brawa. Gratulujemy bardzo. Kolejna nagroda Drzwi do Wolności dla pani Reginy Awtoniuk. Zapraszamy. Wręcza pan Tomasz Hio, dyrektor Estońskiego Instytutu Pamięci Historycznej. To szefowa chełmskiego środowiska żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Działaczka społeczna. Gratuluję. Od lat porządkuje, upamiętnia polskie miejsca pamięci na Wołyniu, angażując w pracę międzypokoleniowe grupy, w tym funkcjonariuszy Straży Granicznej, młodzieży szkolnej, członków rodzin żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Dziękuję bardzo za otrzymanie takiego wyróżnienia, odznaczenia. Pamiętajmy o tych, którzy żyją i o tych, którzy oddali swoje życie po to, żebyśmy żyli w wolnej Polsce. Dziękuję. Wielkie gratulacje. Kolejna nagroda Drzwi do Wolności dla pana Marka Macutkiewicza. Wręcza pan Paweł Nowacki, producent filmowy i telewizyjny, dziennikarz, historyk sztuki, opozycjonista. Zapraszamy. Urodzony na Litwie, sybirak, prezes zarządu oddziału Związku Sybiraków w Poznaniu, uczestnik wydarzeń Poznań 56, działacz społeczny, propagator działań patriotycznych i edukacyjnych. Jest także jednym z bardziej czynnych członków Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Uczestniczy w różnych działaniach, w tym zbiórkach darów i wywożenia ich do Polaków na Litwie. I może do mikrofonu dwa słowa. Dziękuję za wyróżnienie. Chociaż to cała historia człowieka nieraz się przeplata. Tak jak nas zerwali z dworków na Wileńszczyźnie, 11 lat pobytu na zesłaniu. Po prostu mamy bracia, był jeden dowódcą Wileńskiej Brygady AK, drugi był kapelanem, a nas po prostu, oni zdążyli nie poddać się, uciekli, a nas dorwali. Wracając stamtąd, po prostu to już częściowo wracamy do Polski. W
Wtedy jeszcze dla nas to by liczyła się, że to jest Polska po prostu, jak to z Zesłania się wraca. Ale zamieszkałem na najdłuższej ulicy Poznania. To jest ulica, która ma niecałe 400 metrów, tylko sąd, prokuratura, więzienie. Czyli po prostu jak ktoś na początku wchodził, na końcu nie wiadomo, kiedy wyjdzie. I to właśnie rok 56 spędzam na ulicy Młyńskiej, szturmując więzienie i później wędrując szlakami. Następnie to, co się dzieje jeszcze cały czas, na pewno związany jestem z Wilniukami, z AK. Jestem związany w tej chwili bardzo mocno ze Stowarzyszeniem Otra Niemen. Po prostu jeżdżąc z młodymi ludźmi na Wileńszczyznę, no w tej chwili Ukraina, Białoruś odpadają. Młodzież, która wraca z takich wypraw, ona to mówi, że zostanie im to do końca życia w pamięci. I to, czego książka nie przekaże, czy nauczyciel. Taka wyprawa robi swoje. Dlatego co roku się angażuję w te wyprawy. A ze Stowarzyszeniem Odra Niemen staramy się oddać pamięć tym, którzy polegli, których już nie ma, którzy właśnie walczyli o Polskę i których groby często są rozsiane w najbardziej dziwnych miejscach. Na terenie Łotwy, Litwy, częściowo Estonii, bo tam na razie możemy jeździć. I robimy ewidencję tych grobów. Po prostu staramy się nie zapomnieć o tym, co było i staramy się, żeby pozostała pamięć o tych, którzy polegli. Bo o tych można łatwo zapomnieć, ale staramy się, żeby to nigdy nie stało się. Tym bardziej, że wiadomo, z Sowietami, jak to się mówiło, zdrada, zdrada, zdrada. Po kolei tak to się działo i dzieje się do dzisiaj. Dziękuję bardzo. Gratulacje. Gratulujemy wszystkim laureatom. Brawa. A Państwa na sali i przed telewizorami zapraszamy do wszystkich sal projekcyjnych festiwalu. I do kina plenerowego na wszystkie wymienione filmy fabularne i dokumentalne. A już za chwilę tu, w sali Warszawa, odbędzie się pokaz najnowszego dzieła pana Lecha Majewskiego, Brigitte Bardot, Cudowna. A po filmie spotkanie z autorem. Patronat Narodowy w stulecie odzyskania niepodległości nad 14. Festiwalem Filmowym NNW objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Organizatorami festiwalu są Stowarzyszenie Scena Kultury oraz Miasto Gdynia. Festiwal został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszy Promocji Kultury. Festiwal jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Partnerem generalnym 14. Festiwalu NNW jest PKN Orlen. Za wsparcie festiwalu dziękujemy również Fundacji PKO Banku Polskiego, partnerowi strategicznemu, a także pozostałym partnerom i patronom medialnym. Miłego seansu i zapraszamy na projekcję. Zapraszamy. XIV Międzynarodowy Festiwal Filmowy NNW. Ponad 100 filmów z całego świata, pokazujących drogi do wolności. Gdynia, 28 września, 1 października. Wstęp wolny.